Studio Edukacja gości w Zespole Szkół Informatycznych. Dzisiaj jesteśmy przy ulicy Przemysłowej, w pięknych okolicznościach przyrody. Będziemy mówić o tym, co tutaj się dzieje w tej placówce, ale również w placówce na Koszalińskiej, bo Zespół Szkół Informatycznych to wiele kierunków, właśnie o które warto powalczyć. Ze mną pan Robert Zając, który wprowadzi nas w temat rekrutacji. Ósmoklasiści zakończyli pisanie testów, poczekają sobie jeszcze troszeczkę na wyniki. Natomiast co już teraz się dzieje? No teraz przed nimi bardzo trudny wybór, którego nie zazdroszczę tak naprawdę, dlatego że na rynku edukacyjnym szkół jest wiele. Oczywiście wszystko zależy od tego, co młody człowiek oczekuje od szkoły, co oczekuje od siebie, co by chciał w przyszłości robić. Ja raz często rozmawiając z nimi właśnie głównie na to im zwracam uwagę, żeby kierowali się tym, co w życiu później, tak? Co po szkole średniej, jakie studia, co po studiach. Bo jest takie fajne powiedzenie, że moja praca to hobby, więc całe życie mam urlop. I tak naprawdę to wygląda. Fajnie by tak było. Tak, tak, tak. Natomiast, ale trzeba do tego dążyć. Oczywiście. Między innymi poprzez edukację można to osiągnąć. Tak. My jako szkoły w ogóle średniej jesteśmy rodzajem trampoliny dla tych młodych ludzi, tak? Trampoliny na studia wyższe, trampoliny właśnie do zawodów, w którym ewentualnie będą pracować. I od nas też zależy i należy do nas to, żeby tą edukację im przedstawić w jak najlepszy sposób, tak? Żeby to wydanie było jak najbardziej ciekawe, właśnie umożliwiające im jakby spojrzenie w tą swoją przyszłość, tak? Jak będzie wyglądała moja praca, mój zawód. No my jako Zespół Szkół Informatycznych i Szkoła Mistrzostwa Sportowego, jak tutaj wiecie Państwo, prowadzimy wiele kierunków, wiele ciekawych, wiele bym powiedział takich... No właśnie, przypomnijmy jakich. Właśnie, bo niektóre z nich są takie nietypowe, bym powiedział nawet na naszym rynku, dlatego że na przykład Technikum Weterynarii, tak? Mhm. Szkoła jedyna tego typu w powiecie słupskim, szkoła, która po raz trzeci uzyskała Złotą Tarczę, która w zeszłym roku uzyskała pierwsze miejsce na Pomorzu, tak? 15 miejsce w Polsce, w tym roku trzecie miejsce na Pomorzu, więc sukcesy olbrzymie. Kolejną ze szkół Liceum Sztuk Plastycznych im. Witkiewicza. Kolejna szkoła, która też bym powiedział jest nietypowa, dlatego że jesteśmy szkołą jedyną chyba niepubliczną, która jest zupełnie za darmo, gdzie młodzież ma podręczniki za darmo, materiały do praktycznej nauki zawodu, plenery, więc to też jakby ukłon w tą stronę. Pracownie, które my posiadamy, śmiem powiedzieć, że chyba najbardziej, jak jedne z najbardziej nowoczesnych w Polsce w ogóle, co serdecznie zapraszam do tego, żeby zobaczyć na własne oczy. Kolejne czy własną galerię sztuki macie też tak, w ogóle? Tak, własną galerię sztuki, tak. Kolejne są to szkoły mundurowe, czyli klasa policyjna, która funkcjonuje u nas już od wielu, wielu lat, która jest trzykrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym wicemistrzem Polski klas mundurowych. Oddziały przygotowania wojskowego, które u nas funkcjonują czwarty rok i też z wieloma sukcesami. No i nowy rok, co nam przyniesie, czyli przyniesie nam liceum psychologiczne i klasę właśnie dziennikarsko-prawną, tutaj bliską tutaj pani sercu jakby. Więc no, dzieje się w szkole bardzo dużo. No, staramy się wychodzić zawsze naprzód, zawsze tą rękę wyciągać do tego młodego człowieka i zawsze starać się odpowiadać na potrzeby edukacyjne, które są na rynku. Ale robić to też w sposób mądry, czyli nie kreować kierunków, które nie powielać jakby kierunków, które istnieją, tylko kreować takie kierunki, które faktycznie w przyszłości temu młodemu człowiekowi mogą coś dać, tak? Czyli bardzo praktyczne podejście. Myślę, że tak. Myślę, no dobrze, że tak. To jak można stać się waszym uczniem? Co najpierw trzeba zrobić? To już wiemy, że tak, egzamin zdany, dokumenty można już składać, tak? Tak, od 15 maja młodzież ma możliwość już rekrutacji elektronicznej, czyli logujemy się przez nabór tak zwany elektroniczny, on z automatu jakby generuje dla nas wniosek, czyli takie jakby podanie do szkoły, więc od 15 maja już młodzi ludzie mogą to robić. Teraz trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ my prowadzimy takie kierunki, na których są egzaminy, tak? Czyli to jest na przykład są klasy mundurowe, czyli liceum sztuk plastycznych i tutaj mamy dosyć ograniczony czas, bo do końca maja na złożenie jakby oficjalnie dokumentu potwierdzającego tą rekrutację u nas w szkole. Pozostała część szkół, które prowadzimy, czas mamy do 20 czerwca na złożenie tego wstępnego podania. No i to jest jakby ten pierwszy etap, który jest tak jakby najważniejszy na tą chwilę. A potem co? No potem co? No czekamy potem na czekamy wyniki. Na wyniki, tak, tak. Młodzi ludzie, tak. Klasisty przynosimy te wyniki do szkoły, czy tam wysyłamy, tak? To znaczy najpierw musimy je znowu wprowadzić, czyli znowu się logujemy do naboru elektronicznego, wprowadzamy wyniki, wprowadzamy oceny ze świadectwa. I na tej podstawie my jako szkoły dopiero widzimy, tak, kogo będziemy przyjmować, bądź kogo nie przyjmiemy.
No i już później formalności, czyli już te oryginały, najpierw kopie, później oryginały dowozimy. Czyli tak do końca lipca już będzie wszystko wiadomo, kto się stanie waszym uczniem? Raczej tak, raczej tak. My będziemy starali się jeszcze jakby wcześniej jakby informować po tym, co będziemy dostawać się po świadectwach, po wynikach. Młodzież, rodziców też oczywiście, że na przykład mogą spać spokojnie, tak? Bo jeżeli ktoś do nas przyniesie świadectwo, które będzie wymagało, nie będzie wymagało jakby szczególnie tego, żeby nie wiem, stawiać na poprawkę czy cokolwiek innego, czyli będzie bardzo ładne, średnia będzie powyżej 5, prawda? Wyniki z testów będą bardzo dobre, no to przecież nie będziemy nikogo wstrzymywać z informacją, że takie dziecko się do szkoły na przykład dostanie czy nie dostanie, nie? No jeszcze trochę musimy się uzbroić w cierpliwość, zwłaszcza rodzice, którzy się na pewno bardzo przejmują, aczkolwiek wybór jest ogromny. A prezydent miasta Słupska zapewnia, że miejsc w słupskich szkołach, tych prywatnych, społecznych i oczywiście państwowych, nie zabraknie. Zresztą tu w Zespole Szkół Informatycznych jest naprawdę taki wachlarz możliwości, z których można skorzystać i do tego zachęcamy. Wchodźcie na stronę internetową Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku. Tam na pewno szczegółowe informacje. Zapraszamy jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ Dzień Otwartej Szkoły oczywiście się już odbył, ale zawsze Państwo macie możliwość do nas podjechać w dalszym ciągu, czyli można zadzwonić do szkoły, umówić się, nawet podjechać po południu, może to być sobota, my jesteśmy dla Państwa otwarci, podjechać, porozmawiać, zobaczyć szkołę, tak żeby i młody człowiek, ale też żeby Państwo jako rodzice, żebyście mieli świadomość, gdzie dajecie swoje dziecko, tak? Jakie warunki jesteśmy w stanie tutaj stworzyć do tej nauki, żeby ta nauka była jak najlepsza, jak najciekawsza. No, szanujemy tę otwartość. Także zapraszamy. I zapraszamy serdecznie, a ja zapraszam do spotkania z moimi kolejnymi gośćmi, bo będziecie mogli się Państwo przekonać, z kim dokładnie można się w tej szkole spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ze mną pani Monika Skwarek i pani Kamila Rudnik, pani matematyk i pani psycholog. Zaraz się dowiemy, co łączy obie panie. Ja tylko powiem, że albo już powiem, że to ławki koleżeńskie. No właśnie, zacznę od pani Moniki, bo to podobno pani Moniki pomysł. Skąd go pani przyciągnęła do ZSI? Co to, o co w ogóle chodzi? Dzień dobry. Ławki koleżeńskie zostały zaczerpnięte troszeczkę z zagranicy, bym powiedziała. To nie jest stricte pomysł wymyślony przeze mnie. Staramy się szukać jakichś takich nowych inspiracji i wiem na przykład, bo śledzę też inne szkoły zagraniczne, szczególnie szkoły w Szwecji, w Finlandii, które cieszą się dobrymi wynikami i takimi, jeżeli chodzi o samopoczucie, o dbanie o siebie, o swój dobrostan, w ogóle też wyniki egzaminów i tak dalej, i tak dalej. Więc szukamy takich inspiracji. I w naszej szkole rzeczywiście powstała taka akcja Ławka Koleżeńska w ramach działań szkolnej grupy ucznia zdolnego. Akcja ta skierowana jest głównie do osób, które są nieśmiałe w kontaktach z innymi, albo do osób, które szukają jakichś nowych znajomości, albo nowych przyjaciół. W naszej szkole powstały 3 takie ławki. Te ławki są takie bardzo kolorowe, bo kolory też nadają takiej odwagi, tak ja bym to zinterpretowała. Ale każda ma inny kolor, czy one są w jednej tonacji? Każda ma inny kolor. One się... Coś oznacza ten kolor konkretnie? Nie, kolor nic nie oznacza. Może one się wyróżniają spośród innych ławek w szkole i miejsca, które tam posiadamy, bo mamy też strefę chillu. One mają być takie wyróżniające specjalnie. Przy każdej ławce jest też taka plakietka, informacja, do czego ta ławka służy, na czym ta akcja polega. Akcja jest bardzo prosta. Jeżeli któryś z uczniów albo z uczennic widzi osobę, która siedzi na takiej ławce, to wiemy, że ta osoba domaga się kontaktu, że tak powiem, zależy jej na tym, żeby ktoś z nim nawiązał relację. Więc wystarczy po prostu dosiąść się do tej osoby i spróbować tą relację nawiązać. Wiemy, że w dzisiejszych czasach po pandemii, no te relacje, tutaj pewnie pani Kamila troszeczkę więcej na ten temat opowie, bo ma większe doświadczenie, ale te relacje gdzieś tam... Zostały zachwiane. Tak, one gdzieś tam podupadły. Młodzież stara się wyjść z tej strefy komfortu, jednak dużo osób w tej strefie, że tak powiem, siedzi, tak? Więc tutaj te ławeczki są takie bardzo, bardzo otwarte i pozwalają uczniom na wiele. Wiadomo, na początku było ciężko, jeżeli chodzi z tą akcją, bo nie każdy jest też taki odważny, żeby tam usiąść i porozmawiać, ale teraz widzę, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Właśnie, Pani Kamilo, czy jest taka potrzeba właśnie, żeby stwarzać takie miejsca? Czy młodzież potrzebuje kontaktu z rówieśnikiem, ale takiego dyskretnego z tego, co się orientuje? Zdecydowanie, tym bardziej, że no, tak jak tutaj Monika powiedziała, no, ta akcja jest skierowana tylko i wyłącznie dla nich, tak, i do ich dyspozycji. Ja bardzo sobie cenię takie akcje, bo nie ukrywam, że sama żałuję, że na to nie wpadłam. A ja żałuję, że takich ławek nie było w mojej szkole. Dokładnie, myślę, że teraz wszystkie szkoły z ZSI zdecydowanie mogą naśladować, bo to bardzo dobry pomysł. Potrzebują cały czas i czasami nawet im trudno po prostu przyjść do osoby dorosłej, czyli na przykład do tego psychologa szkolnego, czy do pedagoga, czy do pedagoga specjalnego, czy wychowawczyni, nauczycielki, ale są też dla siebie bardzo dużym wsparciem, tak? I właśnie myślę, że to będzie się świetnie sprawdzało. No, od samego początku sobie na to zerkam, no, tak jak mówiłam, z zazdrością, z ogromnym zachwytem i bardzo się cieszę, że no, jesteśmy w takiej szkole, gdzie możemy też takie coś zaproponować uczniom. Wprowadzać, dokładnie. A czy same jako osoby dorosłe, wychowawcy, nauczyciele dosiadacie się do młodzieży, czy jest to tylko taka strefa zamknięta dla młodzieży? Czy też widzicie taką potrzebę, że może warto jednak tam czasami też usiąść? Znaczy ja myślę, że na co dzień my mamy bardzo dużo jakichś takich możliwości kontaktu z nimi i staramy się cały czas otwarcie do nich podchodzić, proponować kontakt razem z nami, no bo są sprawy, szczególnie w obszarze właśnie zdrowia psychicznego, gdzie bez tych osób dorosłych uczniowie poniżej 18 roku życia niestety nie są w stanie nic zrobić. W związku z tym, no, czy takie ławki jako symbol, tak, czy taka codzienna relacja na zasadzie lekcji wychowawczej, czy też różne propozycje, jakie my do nich kierujemy, gdzie na przykład jakieś wyjazdy i tak dalej, na przykład na świeżo miałam okazję być z uczniami z naszej szkoły oraz z kołem psychologicznym, które prowadzę na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pan doktor przeprowadził wywiad dotyczący tego, jak można zadbać o swoje zdrowie psychiczne i sprzedawał bardzo fajne takie tipy dla młodzieży. Młodzieży się bardzo podobało, też mogli zobaczyć, jak wyglądają wykłady z psychologii i tak dalej. Także gdzieś tam staramy się ich tym cały czas zarażać i jesteśmy w pobliżu, no, żeby reagować ewentualnie na jakieś niebezpieczne sytuacje. I też tworzycie taką specjalizację, klasę właśnie psychologiczną. Będzie więcej takich spotkań, wyjazdów właśnie, tak jak Pani powiedziała przed chwilą, ten z profesorem? Taki jest zamysł, bez dwóch zdań, bo właśnie ku temu teraz prowadzimy te nasze działalności, żeby zobaczyć, jak to będzie też przyjmowane przez młodzież, bo oni są naszym recenzentem stale. Oprócz tego, że będzie to taka forma projektowo-warsztatowa, to też proponujemy właśnie spotkania ze specjalistami, którzy w tym obszarze działają, no bo psychologia, jak wiemy, nie kończy się tylko i wyłącznie na psychologii w szkole, jako praca psychologa szkolnego, ale również jest w różnych innych dziedzinach i nawiązujemy na ten moment kilka współprac. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i uczniowie będą mogli z tego skorzystać. Dodatkowo no, tą innowacją, o której cały czas mówię i uważam, że to jest świetne, jest to, że będziemy zaczynać lekcje od drugiej godziny lekcyjnej. Uczniowie mi zgłaszają, że no, podoba im się i dlaczego my tak nie mieliśmy wcześniej, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właśnie, może się okaże, razem że... spotkamy, to mi Pani opowie, czy nie spóźniają. Na mam nadzieję, że trzeba robić na 12. Że tak jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. A zainteresowanie taką klasą już jest? Tak, bo już nabór ruszył, więc pewnie zapytania macie. Mamy. Oczywiście tak samo jest, jeżeli chodzi o kontakt z sekretariatem, czy też bezpośrednio jakieś spotkania i wizyty rodziców, ale tak samo bardzo to fajnie funkcjonowało na dniu otwartym, kiedy kilku uczniów właśnie przyszło ze swoimi rodzicami i tak dalej, też mogli porozmawiać czy ze mną, czy dopytać o jakieś szczegóły i tak dalej. Do tej pory też przychodzą i dopytują indywidualnie, także myślę, że jesteśmy otwarci i czekamy po prostu na Państwa. No to zapraszamy serdecznie. No, super pomysł z tymi ławkami, czyli co, wszyscy na kolorowe ławki, zacieśniamy więzi, no i oczywiście rozwiązujemy problemy, bo to jest bardzo ważne. Zachęcam inne szkoły do podpatrzenia tego pomysłu i do wprowadzenia go na teren swoich szkół. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do A ze mną Pani Magdalena. Pani Magdalena się sama przedstawi, bo mi cały czas się język plącze, jak mówię nazwisko. Magdalena Piniacha. Pani Magdaleno, jest Pani nauczycielem na kierunku technik weterynarii.
Już miałyśmy sposobność porozmawiać o tym kierunku, o naborze, a teraz o sukcesach troszeczkę, prawda? Bo młodzież w Zespole Szkół Informatycznych, ja to podkreślam, bardzo się angażuje, bierze udział w różnych konkursach i również technicy, przyszli technicy weterynarze się sprawdzają w takich różnych formach konkursowych. No właśnie, co się ostatnio wydarzyło? Tak, dokładnie. Wzięliśmy udział w olimpiadzie, która nazywa się Olimpiadą Rolniczą. Jest to olimpiada, gdzie prezentowane są różne bloki tematyczne. My bierzemy w dwóch, to jest w weterynarii i produkcji zwierzęcej. I w obydwóch osiągnęliśmy ogromny sukces. Właśnie w sobotę odbywać się będą centralne, czyli taka ogólnopolski etap tej olimpiady, w której mamy dwie, mam nadzieję, przyszłe finalistki. Ten konkurs, ta olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest etap szkolny, drugi etap to jest etap okręgowy, a trzeci właśnie jest ten przeze mnie wspomniany, jest to etap centralny. To jest taka olimpiada wiedzy, takiej tak. ogólno, że tak powiem, rolniczej? Tak, to jest olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych. Uczniowie tam rozwiązują testy, które są takie ogólne, dotyczące danego bloku tematycznego, plus do tego test praktyczny, czyli są zadania do wykonania, trzy zadania. Łączna liczba punktów za obydwa, za tą część pisemną i tą praktyczną, jest to 120 punktów. No i wiadomo, kto ma wyższą punktację, ten przechodzi dalej. No i naszym dwóm uczennicom udało się to i jesteśmy teraz na centralnych eliminacjach. A jakie zadania praktyczne one miały do wykonania, pamięta Pani? Pamiętam dziewczynkę z mojego bloku, to jest produkcja zwierzęca. Ona miała do wykonania, ona miała opis budowy jajka. Całą taką ten kod, który się na jajku znajduje, trzeba było to opowiedzieć, co to rozszyfrować jest, rozszyfrować to dokładnie. Drugie zadanie to były rasy koni i maści koni. A trzecie zadanie dotyczyło takiej specyfikacji żywienia zwierząt. Trzeba było taką też dawkę pokarmową dla zwierzęcia rozszyfrować. Bo to są uczennicy z jakiej klasy? Trzecia klasa i czwarta klasa. Czyli już takie, że tak powiem, doświadczone. Doświadczone, dokładnie. Wy zawsze macie duże osiągnięcia. Rokrocznie, jak się z Wami spotykam, to właśnie w tych olimpiadach jesteście na najwyższym podium. Tak, bardzo się cieszymy z tego. Ale to też jest zasługa przede wszystkim uczniów, tak, którzy mają chęć wziąć w tym udział i, no i muszą bardzo dużo wolnego czasu poświęcić na to, żeby się do tego przygotować. Czyli bo to są generalnie ich zainteresowania. Tak, dokładnie, bo to wykracza bardzo dużo poza tą strefę taką wiedzy podstawowej. No ale jest o co walczyć, bo walczymy o indeks na uczelnię, tak? Na uczelnię, na kierunek albo, to zależy też od bloku wszystko, tak? Albo to jest weterynarz, tak? Czyli wyższe studia weterynaryjne. Tak, wyższe studia weterynaryjne i albo na przykład zootechniczne. Wszystko zależy od tego, jaki to jest blok, jak to wygląda. Nagrody na tym ostatnim szczeblu, w którym braliśmy udział, czyli na tym okręgowym, też były bardzo fajne, bo jedna z naszych uczennic dostała tak jakby kurs został sfinansowany jej inseminacji zwierząt, tak? Dwóch gatunków, także to też super nagroda. Myślałam, że może konia dostała. Nie dostała. Jeszcze zwierząt nie było, że tak powiem, ale naprawdę nagrody są, no, są bardzo wartościowymi nagrodami. Zwłaszcza ta edukacyjna, no tak. Bo cóż, tylko zdać maturę i już droga na studia dokładnie, otwarta. Dokładnie, i droga na studia otwarta, dokładnie. No to co, to trzymamy za Was kciuki. Program jest emitowany w sobotę, więc to się dzisiaj wydarzy, więc mocno kuchamy kciuki, żeby się wszystko udało. Super, bardzo mam dziękujemy. Nadzieję, że następnym razem będziemy się chwalić tym ogromnym sukcesem. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. A ja teraz sobie porozmawiam z Faustyną i Marcinem, Liceum Sztuk Plastycznych, klasa druga, którzy brali udział w projekcie Zwolnieni z teorii, prawda? My już się spotkaliśmy przy okazji tam jednego z naszych odcinków, z naszego programu i rozmawialiśmy o tym. Byliście przed finałem, że tak to nazwijmy. Zanim do tego przejdziemy, co Wam się udało zdobyć, przypomnijcie, na czym polegał Wasz projekt. Głównym celem naszego projektu było rozpowszechnienie kultury Pomorza na szerzej. Myślę, że nam się nawet tego udało tak rozprzestrzenić, ale nie zwolniamy z tempa. Chcemy jeszcze bardziej do tego dążyć. A trochę szczegółów, na czym polegała ta promocja właśnie? Tworzyliśmy spotkania.
w różnych miejscach, placówkach oświatowych, liceach, przedszkolach, szkołach podstawowych. Mówiliście o regionie, tak? Tak, opowiadaliśmy zarówno starszym, jak i młodszym odbiorcom o tym, czym nasza kultura pomorska się charakteryzuje, ponieważ nie chcieliśmy, aby historie opowiadane przez naszych dziadków zostały zapomniane. Zapomniane, no to pięknie. Dodatkowo próbowaliśmy jeszcze zaciekawić i zachęcić osoby przez różne konkursy i wydarzenia, takie jak na przykład konkurs, który zorganizowaliśmy pod tytułem Bo Pomorze tylko dobre miejsce na wakacje, jak i Dzień Regionalny, który odbył się w Pałacu w Damnicy przy pomocy starosty powiatowego, starosty. No dużo było chętnych, dużo osób wzięło udział. Tak, bardzo dużo. Nawet na naszych mediach mogliśmy to zauważyć. A to był konkurs plastyczny? Tak. Tak, plastyczny to był zadanie tego konkursu, było zrobienie plakatu, właśnie głoszący to hasło. Dokładnie. No właśnie, to opowiedzcie, jaki sukces. Udało się wilka zdobyć? Niestety się nam nie udało zdobyć, ale byliśmy bardzo blisko tego. Byliśmy nominowani do Złotego Wilka, co jest i tak dużym sukcesem jak dla nas, ponieważ to jest drugi nasz projekt i tak samo zdobyliśmy takie wyróżnienie jak właśnie nominacja. I zdobyliśmy certyfikaty międzynarodowe, na międzynarodowe zarządzanie, MTP chyba coś takiego, tak. Już pamiętam. No i doświadczenie, to najważniejsze bardzo zdobyliśmy. Bardzo doświadczenia i też znajomości, które poznaliśmy gdzieś tam właśnie na tym finale. Ludzi, którzy mogli też opowiedzieć o swoich projektach i zagnieździliśmy się bardziej w takie działania społeczne. Mogliśmy zobaczyć, na co nas jest bardzo stać, a jak widać na dużo. Na dużo was stać i nie chcecie powiedzieć stop. Chcecie realizować się dalej, próbować jeszcze zdobyć tego wilka, tak? Na pewno nie zwolniamy ten, chcemy próbować. Za rok jest kolejna edycja, w październiku, to jeszcze w tym roku. Myślimy, żeby się zapisać i kolejny projekt robić, ponieważ... Ale będziecie rozwijać ten projekt regionalny? Jeszcze się zastanawiamy, zobaczymy się, jak wyjdzie nam z tworzeniem tego dalej, bo to była bardzo dobra inicjatywa, którą pod koniec znalazło się już bardzo dużo zainteresowanych, więc nie wiemy, czy chcemy z tego zrezygnować tak naprawdę. Na pewno będziemy chcieli dalej tworzyć, działać i się rozwijać, bo to... Nic nas nie zatrzymuje. Tak, nic nie zatrzymuje, nic nie tam. No to dobrze, to w takim razie niech nic was nie zatrzymuje, działajcie, róbcie to, co lubicie, spełniajcie się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Danych wakacji wam przede wszystkim, życzę odpoczynku. Dziękuję bardzo. A ze mną pan Arkadiusz Herman, policyjne liceum ogólnokształcące. My bardzo dużo mówimy o sukcesach w ogóle zespołu szkół informatycznych i poszczególnych kierunków. Wasz ostatni sukces, drugie miejsce, Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie, która się odbywała tutaj na Akademii Pomorskiej, prawda? Zgadza się, tak. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Dziękujemy bardzo za gratulacje. No, udało nam się po raz kolejny zdobyć jakiś tam tytuł wicemistrzów tym razem, ale... Ale to była ogólnopolska. Ogólnopolska olimpiada, także poważna impreza dla uczniów, związana z bezpieczeństwem, związana z obronnością. Akademia Pomorska zorganizowała. Bardzo fajnie została zorganizowana z tego względu, że ta olimpiada miała taki aspekt interdyscyplinarny. To znaczy, że nie tylko sprawdzano wiedzę uczniów, ale również takie dość istotne umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, związane z wyszkoleniem strzeleckim, jak również ze sprawnością, która też jest istotna w służbach mundurowych. Powiedzmy o zespole. Zespół bardzo młodziutki, bo to pierwsza klasa, trzech chłopaków, Igor Sitarz, Kacper Szymański i Jakub Witek. No naprawdę jestem pełen podziwu, że sprostali zadaniu, no bo wiadomo, że... W pierwszej klasie oni dopiero zaczynają tak naprawdę. To znaczy, z jednej strony poznawać. Olimpiada dotyczyła problematyki, którą przerabiają w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa i to jest w pierwszej klasie zawsze, no to powiedzmy, tutaj łatwiej im było przyswoić sobie tą wiedzę, natomiast no, mogli mieć problemy z tymi umiejętnościami takimi typowymi związanymi z pierwszą pomocą, czy też z wyszkoleniem strzeleckim, no bo po raz pierwszy się zetknęli w szkole naszej z tymi umiejętnościami, ale poradzili sobie. Także... No właśnie, a jak często macie takie zajęcia, jeśli chodzi o na przykład o strzelanie? Ze strzelnicy słupskiej korzystacie? Jak to wygląda? Staramy się im pokazywać i prowadzić zajęcia na różnych obiektach, nie tylko skupiać się powiedzmy na trenażerze takim policyjnym, na pneumatyku, ale też w ramach porozumienia jeździmy na Akademię Pomorską, tam też jest taki specjalistyczny trenażer, uczniowie również mają możliwość korzystania z tego, również mamy swoją taką własną broń pneumatyczną, gdzie możemy doskonalić umiejętności z uczniami. Tak więc jest sporo
różnych takich miejsc, gdzie uczniowie mogą nauczyć się bezpiecznie strzelać, no i też dobrze strzelać. No jak się okazało, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No właśnie, pierwsza pomoc przedmedyczna, bardzo potrzebna umiejętność każdemu z nas. Tak, ja uważam, że to jest chyba jedna z najbardziej istotnych umiejętności, która powinna być w szkołach tak poważnie traktowana, bo olimpiady, zawody zawodami, ale wiadomo, że każdy z nas w takim życiu codziennym może się zderzyć naprawdę z różnymi takimi sytuacjami, które no niestety spowodują, że ta pierwsza, taka pierwsza pomoc będzie bardzo istotna, żeby szybko zareagować, szybko udzielić tej pierwszej pomocy. Ja już wielokrotnie w życiu, nawet we własnej rodzinie, musiałem udzielać pierwszej pomocy. Sytuację. Raz było to super, z dobrym skutkiem, no ale też były takie sytuacje, że pomimo tego, że się nie udzielało, no to, że się udzielało pierwszej pomocy, no, to się nie udało. Ale tak jak powiedziałem, to się może naprawdę każdemu przydać, bo zanim służby medyczne dojadą na miejsce zdarzenia, to jest czas niestety, a dzięki takim umiejętnościom, czy to się zdarzy w szkole, czy to się zdarzy w domu, czy na ulicy. Wiemy już, jak postępować, jak się zachowywać. I więcej odwagi mamy, nie? Wtedy, tak. Że można to po prostu zrealizować, że coś się wie chociażby. Chociaż trzeba się chyba doskonalić ciągle, to nie wystarczy się raz nauczyć, tylko trzeba sobie przypominać oczywiście, te zasady. Zgadza się, to są takie umiejętności, że musimy je doskonalić. To nie wystarczy jakiś jeden kurs przejść. Poza tym jakby technologia wchodzi do przodu. Na przykład teraz na tej olimpiadzie związanej z bezpieczeństwem obronności w ramach tego sprawdzenia ich umiejętności z udzielania pierwszej pomocy było wykorzystanie AED, czyli takiego automatycznego defibrylatora, a to jest bardzo fajne urządzenie, przydatne w życiu i przy ratowaniu, bo... I często już są takie miejsca, gdzie ono po prostu jest, gdzie można z niego skorzystać. Mamy wiele w Słupsku nawet takich miejsc, gdzie jeżeli ktoś jest świadomy i wie, jak to użyć, to procentowość przeżycia takiej osoby no, diametralnie wzrasta. Ale ważne, żeby wiedzieć, jak to użyć, a jeżeli człowiek nigdy nie miał z tym styczności, no to będzie się obawiał tego używać, nie będzie wiedział, na czym to polega, a wbrew pozorom to jest bardzo element prosty do wykorzystania, tylko trzeba instrukcji słuchać. Trzeba, tak, dosłownie instrukcji włączyć słuchać. Instrukcji tak słuchać. Jest. No dobrze, jeszcze wrócę do tej olimpiady, bo chciałam zapytać o tą część teoretyczną, bo najpierw ona była online, prawda? Trzeba było się dostać do finału, potem finał. Jakie tam zagadnienia były poruszane? Generalnie zagadnienia były też częściowo związane z tymi umiejętnościami, czyli z udzielaniem pierwszej pomocy. No też zagadnienia związane stricte z bezpieczeństwem, z obronnością państwa. Czyli praktycznie ta cała problematyka, która jest na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa. Mamy taki przedmiot. No to co, raz jeszcze gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bo to naprawdę duże osiągnięcie, zwłaszcza uczniów klas pierwszych. Trzymam kciuki za kolejne tego typu olimpiady i wydarzenia i zachęcam, bo jeśli ktoś ma w sobie żyłkę, czy wojskowego, czy policjanta, to tu właśnie w Zespole Szkół Informatycznych są takie kierunki, można się tutaj zapisać, uczyć się takich bardzo pożytecznych rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, dziękuję Państwu. Po wywiadzie. Tak, śmiejemy się, że już jesteśmy po wywiadzie, bo tak sobie prywatnie porozmawialiśmy. Okazuje się, że Słupsk jest bardzo mały i z panem Tadeuszem Żakietą mamy dużo wspólnego, dużo znajomych. I tym bardziej jest mi miło, że możemy się spotkać również tutaj w formie tego wywiadu. Jeżeli chodzi o pana pracę zawodową, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego, zawsze na pierwszym miejscu. Tu się pan zakorzenił, tu się pan realizuje. No właśnie, co się u was dzieje? No tak, ja już tu 18 lat pracuję, także od początku SMS-u. Razem to zakładaliśmy. Oczywiście pomysłodawcą był pan dyrektor, właściciel szkoły, pan Jarosław Stępnik z panią Moniką. Natomiast my tutaj, ekipa trenerska, bardzo pomagaliśmy w tym, żeby to otworzyć. No już pracujemy 18 lat. I są sukcesy. Tak, dzieje się naprawdę wiele. Ja sobie pozwoliłem nawet przyjść ze ściągą, żeby czegoś nie pominąć. I tutaj nawet jest taka zmianka na temat tego, że nie samą piłką nożną żyje Szkoła Mistrzostwa Sportowego i chłopcy, którzy piłkę nożną trenują. Ale jeszcze lekkoatletyką. Dokładnie. Ostatnio odbyły się zawody Słupskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatletyce i na przykład nasza sztafeta 4x100 metrów została mistrzami Słupska. Może podam skład, bo to jest ważne. Prosimy, Szumko, oczywiście. Domański, Wereszczyński, Gałek. Czas naszej sztafety to 1 minuta 52 sekundy 16 setnych. Złoty medal również w biegu na 2000 metrów zdobył Michał Habros. Srebrne medale Kasper Wereszczyński z skoków dal oraz Michał Habros w biegu na 300 metrów.
Przegrał minimalnie, tutaj jest napisane, że ten tytuł mistrzowski na tym dystansie. Brązowe medale dołożyli jeszcze Mateusz Gałek w biegu na 1000 metrów i to by było tyle. Skład może SMS-u podam: Gałek, Wereszczyński, Szumko, Habros, Okoniewski, Domański, Chapka i Chojnowski. Opiekunem tej grupy był pan trener Adam Pietras. Serdecznie gratulujemy. I tak jak pan powiedział, nie samą piłką nożną żyje SMS, ale również lekkoatletyką, ale w piłce nożnej również macie sukcesy i o tym też chciałabym, żeby pan wspomniał. Dokładnie, naprawdę wiele się działo i w kwietniu, i teraz w maju. Ciągle jesteśmy w trakcie różnego rodzaju imprez i tak na przykład odbył się finał wojewódzki szkół podstawowych w Lęborku. Nasza klasa ósma zajęła w województwie piąte miejsce. Myślę, że to miejsce mogło być dużo lepsze, natomiast trafiliśmy do bardzo silnej grupy z Gdynią i ze Stolemem, z SMS z Gniewiną. I tam, że tak powiem, w tym takim pojedynku zajęliśmy trzecie miejsce w grupie i przyszło nam walczyć o miejsca trzecie, o miejsce piąte, przepraszam, i tam pokonaliśmy Kwidzyń 6-2. I może również też podam skład, bo warto było tych chłopaków oczywiście wyróżnić. Tak, jest to Bogusławski, Chojnowski, Chapka, Habros, Szumko, Franciszek Zawistowski, Okoniewski, Wereszczyński, Gałek i Wiśniewski. I tutaj też opiekunem tych klas podstawowych, szkoły podstawowej jest pan Adam Pietras, nasz trener, który pracuje na tym poziomie. To też oczywiście gratulujemy. Mamy sukcesy już podliczone, tak? Przynajmniej te jeszcze, takie bieżące, jeszcze, czy coś jeszcze. Jeszcze tylko chciałbym dodać, że bo tak, również... Bo wy jesteście tak, i klasy ósme, ale jest jeszcze liceum, właśnie, prawda, i liceum również wygrało tutaj w mieście, zajęło pierwsze miejsce w finale tutaj miejskim Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej. Pojechaliśmy na półfinał do Czarnego. Tam wygraliśmy z zespołem szkół ponadpodstawowych w Czarnym 10-0 i awansowaliśmy do finału. I ten finał odbywa się w czwartek. 10-0, tak, tak. Tyle wygraliśmy w półfinale i gramy. Cały czas przy bramce byliście. Jest tak. Jesteśmy wśród sześciu najlepszych drużyn szkół ponadpodstawowych w piłce nożnej i ten finał odbędzie się w Lęborku. Mamy nadzieję, że tam wypadniemy troszkę lepiej jak szkoły podstawowej i obyśmy stanęli na podium. To trzymamy kciuki. No to proszę jeszcze teraz nam zdradzić, jak można do tego grona zwycięzców dołączyć. Bo nabór do szkół ruszył. Ruszył. My, że tak powiem, pracujemy już od jakiegoś czasu nad naborem. On cały czas gdzieś tam się, że tak powiem, mieli. Trenerzy nasi pracują, próbują jak największą ilość zawodników do szkoły zaprosić, namówić. Ale jakby głównym, że tak powiem, już taką końcówką tego wszystkiego będą egzaminy do szkoły. One się odbędą 2 czerwca. Zbiórka o godzinie 9 w szkole na ulicy Koszalińskiej. Wszystkie informacje, takie bardziej dokładne, żeby tutaj już tego nie mówić, są zawarte, są na stronie internetowej szkoły. Tam można się dowiedzieć, jakiego rodzaju testy, jakie wymagania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest. A mnie tylko wypada zaprosić na, jeszcze raz powtórzę, 2 czerwiec, godzina 9, szkoła przy ulicy Koszalińskiej 9. Informacje na stronie internetowej Zespołu Szkół Informatycznych, a właściwie Szkole Mistrzostwa Sportowego. Proszę zaglądać. I jeszcze jeden temat, to temat taki bardziej charytatywny, bo się bardzo udzielacie, wspieracie, pomagacie również. Jak to wygląda? Historia zaczyna się od tego, że były takie różnego rodzaju problemy wychowawcze z klasą trzecią liceum. I tutaj głównie, wpadliśmy na taki pomysł, a głównie pani pedagog, pani Jasnok-Brzeska, wpadła na pomysł, aby z tą klasą zrobić innowację pedagogiczną. Czyli żeby ich zaangażować. Żeby ich zaangażować w takie różnego rodzaju działania charytatywne. I muszę powiedzieć, że pierwsze efekty naszej pracy całoroczne już widać. Jesteśmy już przed ostatnimi zadaniami z tej innowacji. Ale między innymi byliśmy w schronisku brata Alberta, gdzie lepiliśmy wspólnie z dziewczynami z koła gospodyń wiejskich z Ulemina, zrobiliśmy 1000 pierogów dla tych wszystkich tam pensjonariuszy, tak powiem. A w tej klasie to są chłopcy? Tak, sami chłopcy. Przy okazji nauczyli się robić pierogi. Dokładnie. Ale świetnie. Niektórzy się przyznali, że pierwszy raz w życiu cebulę kroili. W ogóle. Także rodzice na zebranie byli bardzo dumni. Byliśmy również w schronisku dla zwierząt. Byliśmy różnego rodzaju w przedszkolach. Przed nami kolejne też również imprezy, wyzwania, tak, które chcemy podjąć. Teraz ten taki jest napięty okres, bo to już końcówka tej innowacji, ale chodzi głównie o to, że to wypaliło i najważniejsze, że efekty tej pracy widać. Dużo mniej uwag dostaje klasa dzięki temu, że
między innymi jest zaangażowana chyba bardziej charytatywnie, widzi, że, że jak wiele można osiągnąć poprzez takie właśnie działania. Widzi konkretne efekty. I to cieszy. Mam, my, teraz też również będzie się odbywała gala dobroczynności w Casa Italia. Tam będziemy się starali o pozyskanie funduszu na następny projekt. Będziemy chcieli zrobić imprezę dla Fundacji Przystań, dla dzieci z niepełnosprawnościami. Tak? Mam nadzieję, że słupski biznes stanie na wysokości zadania i fundacji. I wesprze was. I wesprze, tak, tak. Oprócz tego staramy się o pozyskanie funduszy, bo tak jak mówię, jest ta innowacja, jest tam delikatny kijek na nich, tak, bo muszą się zaangażować i w ogóle, ale też chcemy ich w jakiś sposób za ten rok pracy nagrodzić i chcemy z nimi pojechać na wycieczkę dwudniową do Warszawy z ciekawym programem piłkarsko-kulturalnym, że tak powiem. I też będziemy się starali o pozyskanie tych funduszy na tą wycieczkę. Ale też od biznesu, czy też chcecie się w ogóle zwrócić do wszystkich, którzy na przykład nas oglądają, że mogą was wesprzeć? A bardzo wesprzeć, proszę, tak? Nie pomyślałem o tym, ale to zachęcamy. Ale bardzo chętnie tak, jeżeli ktoś chciałby wpłacić jakieś pieniądze, to bardzo chętnie. Będzie to ogromne docenienie tej pracy tak, młodzieży na ogromne wsparcie, innych. Tak, bo tutaj myślę, że tym chłopakom za ten rok pracy się to należy. To super, gratuluję w takim razie tych wszystkich sukcesów, a przede wszystkim tych sukcesów wychowawczych, bo chyba one są najważniejsze. No i co, i życzymy, żeby wszystko się udało, żeby poszło po waszej myśli, że kasa będzie, będziecie dalej się realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Studio Edukacja dobiega końca. Był to ostatni odcinek. Przed nami wakacje, ale jeśli młodzież chce uczyć się w Zespole Szkół Informatycznych, musi się pospieszyć. Szukajcie informacji na stronie internetowej szkoły, bo są określone terminy, co, kiedy, gdzie, egzaminy, składanie dokumentów, jak to się wszystko odbywa. Tam szczegółowe informacje na pewno znajdziecie. Natomiast no, my spotkamy się, mam nadzieję, w tej placówce po wakacjach. Będziemy informować również o tym, co tutaj się dzieje, jakie są kolejne sukcesy, bo naprawdę jest to tak różnorodna szkoła i z takimi osiągnięciami, że warto o nich rozmawiać. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.